Dzień dobry. Dzisiaj będzie o kobiecej duszy, czyli o tym, co kocham najbardziej. Ile razy wątpiłyście w siebie, w swój talent, w swoje możliwości, w swoją kobiecość? Ile razy rezygnowałyście z tego, co jest waszym wyborem? Jeśli to się wam zdarza, to pamiętajcie, nie jesteście same. Wszystkie kroczymy podobną drogą. Dzisiaj rozmowa z psycholożką i terapeutką Natalią De Barbaro, autorką książki Czuła przewodniczka. Zapraszam. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, Magdo. Cieszę się, że się możemy spotkać i porozmawiać o tym, co nam obu w duszy gra. Tobie bardziej niż mnie, tobie bardziej pod kątem doświadczenia wieloletniego w swoim zawodzie i w spotkaniach z kobietami, mnie trochę bardziej intuicyjnie, chociaż czytając Czułą przewodniczkę, twoją wspaniałą książkę, nie miałam żadnej wątpliwości, że jesteśmy siostrami. Możesz się nie zgodzić. Absolutnie zamierzam się zgodzić. Z pełną determinacją zgadzam się. To bardzo się cieszę. Pomyślałam, że zacznę od takiego pytania, mając świadomość, jak dobrze znasz albo jak skwapliwie poznajesz kobiece wnętrze, naszą duszę, nasze potrzeby, nasze ograniczenia. Czy ty masz jakiś jeden wzór na to, jakie są Polki, jakie my jesteśmy? No, jestem bardzo znowu zdeterminowana, żeby nie mieć jednego wzoru. Tak, to znaczy wydaje mi się, że wzór jest w ogóle czymś takim siłowym w swojej naturze, bo wzór zostawia na peryferiach tego czy tą, która jest poza tym wzorem. Natomiast to, co odkrywam, to jest to, że naprawdę jest ogromne pole wspólnych doświadczeń. Natomiast jedną rzeczą jest powiedzieć, spotkałam wiele kobiet, które tak czuję, albo powiedzieć, znam to ze swojego życia, jakby czuję to w twoim ciele, to co ty mówisz, a drugą rzeczą zupełnie inną jest powiedzieć, masz tak robić. Nie? I to drugie jest siłowe i w tym drugim jest jakby powtórzenie tego samego gorsetu, z którego się próbujemy wydobyć. Natomiast w tym poczuciu wspólnoty i właśnie w tym poczuciu siostrzeństwa jest oddech, serdeczność. Nie mam wzoru. To zanim dojdziemy do oddechu i serdeczności, przejdźmy przez to, przez co nas przeprowadzasz w Czułej przewodniczce, a mianowicie właśnie jednak przez ten gorset. Co nas najbardziej ściska od środka? Jak mówisz to, to od razu w swoim ciele po prostu czuję właśnie taki rodzaj bezdechu. Wiesz, myślę, że wiele z nas, bo znowu, bardzo mi zależy, żeby nie używać takich kwantyfikatorów jak wszyscy czy wszystkie, ale wiele kobiet, które poznałam, rzeczywiście żyje wewnątrz, czy oddycha powietrzem tego, co ty nazywasz kodami kulturowymi. Jest jakieś powietrze, którym się oddycha. No i trudno jest komuś powiedzieć, wiesz co, ale to jak ci się to powietrze nie podoba, to oddychaj innym, no bo nie ma innego powietrza. Wolę tę metaforę powietrza niż mówienie o tym, że jest jakiś konkretny winny albo konkretna grupa winnych, która nam to zrobiła. Tak jakby ustawić po prostu skazańców pod ścianą. To nie jest tak. Powiedziałeś, że ja to nazywam kodami kulturowymi, ale z drugiej strony ty mówisz o tym, że nie ma czegoś takiego jak zbiorowy winny albo ten, powiedziałaś, rząd skazańców. Ale przejdźmy przez chwilę przez to, bo zanim się dochodzi do, co udowadniasz w swojej książce, do tego momentu, w którym już wiesz, że to ty jako osoba decydujesz o tym, kogo wpuszczasz albo nie do swojego życia, i nie mówię teraz o ludziach, tylko o emocjach i o twoich reakcjach, to jednak żyjemy, ty mówisz, w tym powietrzu, ja mówię w kodzie kulturowym, bo żyjemy w takiej, a nie innej rodzinie, bo żyjemy w takim, a nie innym momencie politycznym, historycznym, bo chodziliśmy na lekcje religii, które prowadzone były tak, a nie inaczej, bo w szkole traktowano nas właśnie tak, a nie inaczej i tak dalej. I to jest nasze powietrze. Tak. I wyjście z tego jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu, jakie można zrobić, bo trochę się będę z tobą kłócić o to powietrze, bo to jest takie powietrze, które nam do naszych płuc wstrzyknięto. My nie miałyśmy wyboru. No, ale kto? Żyłyśmy w tej bańce. No ale kto ci wstrzyknął? No właśnie mówię, rodzina, otoczenie, szkoła, kościół. No tak, i jeszcze kilkadziesiąt innych różnych podmiotów. Czasy, tak, wiesz, koleżanka z klasy albo jakiś facet, który stanął na drodze i, nie wiem,
złapał cię za piersi, jak miałaś 12 lat, ale też wiesz, plankton. Mi się wydaje, ja jakoś coraz bardziej myślę o tym, jak ważny jest taki plankton, tego, no zmieniam metaforę z powietrza na plankton, że jest po prostu mnóstwo takich bardzo drobnych rzeczy, których właśnie w tym świecie zdominowanym przez taką narrację makro jednak, czyli właśnie bardziej w takiej męskiej energii, jest mnóstwo takich drobnych rzeczy, które składają się na pewnego rodzaju przekaz i na końcu tego przekazu jest jednak taka hierarchia, wewnątrz której kobieta jest niżej. Ja miałam teraz takie doświadczenie, że udzieliłam wywiadu jednemu z magazynów i jest ilustracja do tego wywiadu i tam są ludzie. No i teraz jak ja cię spytam, jak myślisz, ile było, po prostu wiesz, taki rodzaj jakby ilustracja pod tytułem Polacy albo tłum, nie? No to zgadnij proporcje, ile jest postaci męskich, a ile jest postaci kobiecych na tym rysunku, na tej ilustracji. No pewnie więcej jest męskich niż kobiecych. No jest tak 20 do 2. Jest 20 do 2, nie? Przy czym jedna z tych dwóch pań pcha wózek. No i wiesz, to jest, aha, a za chwilę, a obok jest lid, pod tytułem, że ja mówię, że wierzę, że siłą, która obali PiS, są kobiety. Ale, no dobrze, a obok jest mi, to nie zdjęcie. Jest kod kulturowy? No właśnie, no to jest... Twórca tego, tak. No właśnie, twórca tego rysunku też jest po prostu na bezdechu. To znaczy jest na odruchu, ja myślę. Odruchu. Wiesz, bo ja nie myślę o tym, myślę, że tam jest bardzo dużo odruchów. Że to jest bardzo dużo odruchów, wiesz, że to nie jest... Czasami oczywiście to jest ciemiężca, prześladowca, ktoś po prostu, zdarzają się ludzie, którzy bardzo no, z taką podłością używają właśnie tego, tych kodów kulturowych, żeby komuś robić krzywdę. Natomiast bardzo wiele właśnie tego planktonu, no to czy tego, tych drobnych takich rzeczy, które jakoś nas redukują, kobiety redukują, jest, odbywa się bez złej woli, bez takiej złej woli, ale też bez świadomości. To znaczy, że gdyby temu człowiekowi, który robił, tej osobie, która robiła tę ilustrację, to powiedzieć, to następny zrobiłby inny, bo tak nie chce. Ja w to wierzę bardzo, nie? I to jest też jedna z takich dróg wyjścia. No dobrze, tylko znowu kłania się edukacja, na którą liczyć nie możemy, bo ty i ja obie wiemy, że nie wiem, zacznijmy z najprościej z brzegu, czyli nie ma edukacji seksualnej, nie ma dostępu do pigułki dzień po, bo jest na receptę, o aborcji już nie wspomnę i tak dalej, i tak dalej. To są nasze sprawy kobiece, to jest tak naprawdę nasze życie i to są nasze wolności i tyle. Więc od czego zacząć, na kim się oprzeć, żeby znaleźć w sobie potrzebne, nie wiem co, siłę, determinację, żeby zobaczyć to, że kody kulturowe nas ograniczają, żeby zobaczyć to, że powietrze, które nam ktoś zafundował, jest powietrzem, którym się nie da już oddychać. Znaczy, co się musi stać w życiu kobiety, co takiego wydarzyć, żeby, albo jakaś ściana się pojawić przed nosem, żeby powiedzieć, nie, ej, dobra, wystarczy, co tutaj się dzieje, muszę zajrzeć gdzieś. Przecież wiesz, że to jest jak szóstka w Totka. Zadałaś to, jak zaczęłaś zadawać to pytanie, to powiedziałaś tak, na kim się oprzeć, żeby znaleźć w sobie? Więc dla mnie w tym pytaniu zawiera się odpowiedź, nie? To znaczy, na sobie. No, że bo jak się oprzesz na kimkolwiek innym, czy na czymkolwiek innym, no to już nie jest twoja decyzja, czy dalej będziesz miała oparcie, czy nie. No bo ta osoba może pójść, czy ten czy cokolwiek, to narzędzie może zniknąć. Więc ja bardzo wierzę, jest taki wiersz Marcina Świetlickiego, w którym jest zdanie, cuda są tylko wewnątrz. I ja wierzę w to, że cuda są tylko wewnątrz. To znaczy, że ta droga, że oczywiście możemy rozmawiać o tym i będziemy miały rację, ile jest ograniczeń, jak jest ciężko, jak trudny jest punkt wyjścia dla kobiety, która chce znaleźć swoją wewnętrzną
wolność i oprzeć się na sobie. Tylko że powiem ci tak, wierzę, że to jest ważne, żeby zobaczyć te ograniczenia, no bo po prostu bez tego to nie pójdzie. Natomiast szkoda mi czasu, żeby się na tym zatrzymywać. Bo wydaje mi się, że to, co jest naprawdę ważne i co może zrobić robotę, o którą nam obu chodzi, no to jest już ten moment, kiedy ja zadaję sobie pytanie, co ja na to? Co ja na to, że tak jest w moim pojedynczym życiu? I jeszcze powiem jedno, wiesz, jedna rzecz, która jest dla mnie ważna, to nie jest tak, że to tylko kobiety mają te ograniczenia, bo faceci totalnie jakby w ramach tych, my mamy gorset, nie wiem, co oni mają, powiedzmy krawat, tak? Tak samo, może nie tak samo, ale na polach mniej widocznych, ale też mają, też są ściśnięci, też są na bezdechu w ramach tych kodów. Piszesz w książce o trzech, jeśli już używamy tego, tej nomenklatury, to ja powiem o gorsetach, albo o rolach, albo o takich szufladach, w które się wciskamy. One mają konkretne określenia. Potulna, męczennica, królowa śniegu. To są jakby trzy z nas, które ty definiujesz w swojej książce, takie, które powodują, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chciały, żeby wyglądało. Jaka jest potulna? No, potulna jest małą dziewczynką. Ale nie małą dziewczynką wesołą, tylko małą dziewczynką, która sobie jakoś obliczyła, że bezpieczniej będzie, jeśli będzie się cofać, redukować, chować, krytykować i trzymać, jak to było? Rączki na kołdrze, no i nóżki razem, o, też. To też ważne. I siedzieć w kąciku i nie robić nikomu kłopotu. Męczennica według twojego opisu w istocie zrobiona jest z wkurwu, czyli z zła. Wiesz, mnie się w ogóle wydaje, że męczennica to jest potulna po latach. To znaczy, że jeżeli kobieta się uczy łykać swoje potrzeby, no to i właśnie poświęcać się i wchodzić w taką rolę męczennicy, to po prostu buduje w niej złość. No ale nie można się złościć, bo złość piękności szkodzi, prawda? No oczywiście. W związku z czym po latach... To słyszymy od dzieciństwa. Tak, no i ta złość, no ale ta złość nie jest na zewnątrz, więc jest w środku. No i przybiera bardzo często właśnie taką formułę, że czegoś, co psychologowie, psycholożki nazywają bierną agresją. Czyli te wszystkie pretensje, działanie na poczuciu winy i równocześnie po prostu wymachiwanie rozmiarami poświęcenia, o które nikt nie prosił. To jest męczennica, nie? Bardzo, bardzo smutne. No i królowa śniegu, to jest trzecia postać. Ona się wydaje na tle tych dwóch, no po prostu królową. No, wiesz, ja wiem. One są wszystkie podobne w jakimś sensie, bo właśnie są zrobione w takim... Zrobione są z takiego przekonania, czy urosły na takim przekonaniu, że nie mogę po prostu być sobą, że muszę dokonywać jakichś nieustannych zabiegów, żeby siebie redukować. No i królowa śniegu wygląda czasami na taką, co wymiata i chodzi często świetnie ubrana i zajmuje wysokie stanowiska, ale wiesz co, nawet nie wiem, czy nie najbardziej jej jest mi żal. To w każdym razie wiesz, no bo to jest ktoś, kto czuje, że jeżeli zwolni, to umrze. Albo, że nie ma prawa chodzić po ziemi, więc musi po prostu zasuwać, zaczynać, wiesz, nie wiem, biegiem po lesie, biegiem na jakiejś bieżni w salonie o 5 rano i kończyć pieczeniem tam, nie wiem, czy polerowaniem blatu kuchennego, albo robieniem awantury swoim pracownikom, bo coś jest niedopięte na ostatni guzik. No, wszystkie one są... Mam współczucie dla nich. Są we mnie, w tobie, w każdej z nas w różnych proporcjach, ale no jeżeli są za kierownicą, to trudno będzie o takie życie, w którym dobrze się czujemy. Czytając twoją książkę, robiłam notatki, ponieważ dostałam ją w formie tak zwanej szczotki, czyli projektu książki, więc bazgrałam po niej z czułością. I wczoraj, kiedy przeczytałam ją jeszcze raz przed naszą rozmową, wzruszało mnie to,
jak ważne rzeczy podkreślałam, czytając ją, bo nawet zapisywałam sobie na marginesie tu wzruszenie, tam łzy, tam taka jestem, tu, tam gdzieś indziej tak czuję jeszcze. I myślę sobie, kurczę, jestem i potulną, i męczennicą, i tą cholerną królową śniegu. Ona cię najbardziej lodu. Jakoś, najbardziej ona cię złości? Nie, chyba jest mi najbliższa. Chyba jest mi najbliższa z nich wszystkich. Ale myślę, że jest też tak, jak piszesz gdzieś tam, że tyle razy przeuśmiechiwałam, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, swoją złość, że to po prostu któregoś dnia musi wykipieć i że prędzej czy później każdą z nas czeka ten dzień, bo nie da się do jasnej cholery tak cierpieć. Przecież my cierpimy. Słuchaj, dla mnie to jest w ogóle... Ja czuję, po pierwsze jak powiedziałaś o tym podkreślaniu, od razu chcę wiedzieć jakim kolorem i czym w ogóle podkreślałaś. Długopisem. Okej, okay, niebieskim? Długopisem. Od razu potrzebuję niebieskim. To wiedzieć. To mnie to w ogóle wzrusza, taka idea, wiesz, jak mówisz, że sobie robiłaś, że sobie pisałaś tam łzy, czy taka jestem, to myślę o tym, że to jest piękne, że tam były dwie, właściwie trzy rozmowy. To jest, zresztą taki terapeuta norweski Tom Andersen mówił o tym, że żeby to była dobra rozmowa, to jest potrzebna rozmowa moja ze mną, twoja z tobą, a w międzyczasie moja z tobą się odbywa. No i jak mówisz o tym podkreślaniu, to mnie uderza to, że wiesz, ja rozmawiałam ze sobą, żeby ją napisać, potem ja z tobą, kiedy ją czytałaś i ty ze sobą na tych marginesach. I to jest piękne dla mnie. Ale jak mówisz o tym właśnie takim jakby wytrzymywaniu, że przychodzi dzień, kiedy musi nam się ulać, to mnie się robi, ja z kolei czuję naprawdę, wiesz, taki naprawdę smutek i jest mi żal, bo myślę sobie, to jest naprawdę nikomu niepotrzebne. To znaczy właśnie ten rodzaj wielokrotnych decyzji w codziennym życiu, żeby przełykać ten swój smutek wytrzymywać i przeuśmiechiwać, to jest coś, co jest jakimś głębokim i rodzącym bardzo wiele cierpienia, nieporozumieniem na różnych poziomach i nie tylko dla tych, które robią ten uśmiech, ale też dla tych, którzy patrzą na uśmiech i myślą, ona się uśmiecha, czyli spoko. Po co? Znaczy wiesz, ja po prostu chcę krzyczeć do ciebie, do siebie i do każdej z kobiet, które to robią, czyli obstawiam, że do zdecydowanej większości. Po co? Po co? Po co ja to robiłam? Po co ty to robiłaś? Po co one to robią? Po co? A wiesz, jaka jest odpowiedź? Dla świętego spokoju. No i co? Jest? Znalazłaś ten święty spokój w tym uśmiechaniu się, że potem z tego klowa śniegu się robi? Znaczy nie ma czego. Ten święty spokój jest gdzie indziej. Gdzie? No, wiesz, w moim doświadczeniu, w takiej właśnie skwapliwej, użyłaś takiego pięknego słowa na początku, skwapliwej praktyce codziennej bycia przy sobie. Bo jeżeli ja to będę robiła, jeżeli ja się będę uczyła codziennie takiej bazowej przyjaźni w stosunku do siebie, to ten święty spokój będę budowała w jakiś sposób, którego się nie da podważyć. I potem, wiesz, to oczywiście to nie jest tak i właśnie nie chcę, wiesz, robić takiego złudzenia, da-da, patrzcie na mnie, ja już wiem. Ja tylko mówię, że ćwiczę coś, czy praktykuję coś, co sprawia, że mój wewnętrzny spokój przyrasta. I że czuję, że nie robię takich, wiesz, że nie mam takich złogów, że czy mam coraz mniej takich złogów, złości, smutku, lęku, dlatego że daję sobie informację, że jestem w przyjaźni ze sobą. I wiesz, na przykład dla mnie bardzo dużo tego to są bardzo praktyczne ruchy.
bez czekania na to, że w terapii czy w jakimś procesie, które zresztą są bardzo pożyteczne te procesy, ale bez czekania na to, że jakiś proces idący od wewnątrz odmieni moje zewnątrz, ale bardzo wierzę w to, że ta droga od zewnątrz do wewnątrz, idąca równolegle, jest tak samo ważna. Czyli, wiesz, to są mega praktyczne rzeczy. Czego słuchasz? Na przykład? No właśnie, chcę zacząć wymieniać. Czego słuchasz, jeśli jedziesz, nie wiem, wsiadasz za kierownicę? Czego słuchasz po drodze? Jak wygląda, jak się budzisz, to jak wygląda pierwsza minuta? Jeżeli na przykład lubisz kwiaty, mówię to stronniczo, bo jestem totalną maniaczką kwiatów, to czy kupujesz sobie kwiaty? Jak, jak odpoczywasz, jak często odpoczywasz? No wiesz, no, tylko tak to jest tak, tu cię zatrzymam, bo ty masz 17-letniego syna, inspirujące, ciekawe życie zawodowe. Ja mam 2-letniego i 9-letniego w domu na online. Brzoza ma 7-letnią córkę, a jest samodzielną mamą. I to pytanie, jak wygląda twoja pierwsza minuta ekranu się budzisz, będzie bardzo różna w przypadku nas trzech. Z czego obstawiam bardzo przykra w przypadku dwóch z nas. Bo to będzie ta pierwsza minuta stresu, myślenia o tym, co jest do ogarnięcia dzisiaj, co zrobić. No dobra, ale to weźmy się za tą pierwszą minutę. Powiedz mi, dlaczego? Ja mam się wziąć za pierwszą minutę, no, jak bladym świtem, po nieprzespanej nocy, budzi mnie, gotowe do życia moje dziecko, a ja mam ochotę po prostu zasypać się jesiennymi liśćmi albo tym topniejącym śniegiem i spać jeszcze pół roku. Wiesz, ja wiem, że są ograniczenia i bolą mnie takie, i zdarza mi się, że słyszę takie zarzuty o takiej bańce, że mam łatwiej i to jest prawda. A z drugiej strony, już miałam dużo, doświadczyłam różnego rodzaju bólu w swoim życiu. Ja nie mówię z pozycji kogoś, kto się urodził szczęśliwy i chodzi szczęśliwy i mówię innym, hej, ty też możesz. Tylko raczej mówię z pozycji kogoś, kto wie, co to jest smutek, wie, co to jest lęk, wie, co to znaczy nie mieć siły wstać. I po prostu, wiesz, ja szłam i idę jakąś drogą i wiem, co mi pomaga i wierzę, że jest duży obszar wspólny. I to, co na przykład mi pomaga, to jest, że wiesz, jak jadę na gdzieś tam, gdzie mam być, powiedzmy, to że jadę ładną drogą, tak? Albo że jak zmęczę się światłem, które na przykład teraz świeci, to zrobię tak. To są takie drobiazgi, o których kompletnie nie pamiętamy. No wiesz, też jest to zrozumiałe, bo jeśli potulna męczennica i królowa śniegu dyktują nam, jak mamy reagować, czyli nie wolno ci się teraz zatrzymać, nie wolno ci się zamknąć na 10 minut w łazience, co ja zawsze osobiście postuluję, no bo przecież twoje dzieci rozniosą ci dom. Nie wolno ci poprosić twojego zmęczonego męża o to, żeby wstawił pranie, bo przecież on jest bardziej zmęczony niż ty. Nie wolno ci zadzwonić do matki i poprosić, żeby przyszła zająć się twoim chorym dzieckiem, ponieważ ty też masz 40 stopni gorączki i potrzebujesz tej pomocy, bo się z nią pokłóciłaś, nie będziesz jej teraz prosić. Jest tysiące takich, nie wolno, nie wypada, ale gdzie? Nie trzeba. Magda, w nas. Ale no właśnie, nas. Widzisz, jest Natalia, i to... ale to jest mocne. Ja mam 45 lat i wiem, jak to we mnie pracuje. Słuchaj, a ja jestem uznawana za osobę, która podejmuje jakieś strasznie odważne decyzje. Ale słuchaj, no bo podejmujesz. Ale wiesz, to nie jest tak, że to jest albo. Ja mam 50 lat i ja też te głosy mam. Tylko pytanie jest, znowu ja wracam do tego pytania, co ty na to? No wiesz, jeżeli się będziemy kończymy jako agentki systemu, którego absolutnie nie chcemy w sobie, nie? No bo wiesz, ja zrobiłam jedną rzecz, na przykład, która mi totalnie zrobiła, no znowu nie powiem totalnie zrobiła robotę, tak? Ale totalnie mi zrobiła kawałek roboty. Mianowicie, po pierwsze usłyszałam, jak często używam słowa muszę, codziennie. Że ja mówię, muszę teraz jechać, muszę jeszcze kupić, muszę odpisać na tego maila, poczekaj, bo ja teraz muszę to skończyć. I pomyślałam sobie, że poprzez ten język, wiesz, ja tym językiem mówię do kogoś, ale ja tym językiem mówię do siebie. Jestem swoją pierwszą rozmówczynią. I postanowiłam, że nie chcę używać tego języka i zmieniłam słowo muszę na słowo potrzebuję. Oczywiście najpierw to było
jak każda rzecz, którą zmieniamy, najpierw to było, no może nie siłowe, ale to było nienaturalne. Nienaturalne, tak. Ale wiesz, w tym potrzebuję jest więcej prawdy w ogóle. Bo jak ja mówię, potrzebuję to skończyć, to jest prawda, że ja to potrzebuję skończyć, bo mi zależy, żeby ten artykuł albo cokolwiek, tak? I powiem ci, że ta mała zmiana, że ja sobie po prostu zrobiłam cut and paste, że wiesz, a nie, to się nazywa zamień wszystkie. Nie? To jest tak, jakbyś sobie wpisała zamień wszystkie. Po pierwsze zobaczyłam, ile razy mówię, to muszę. Jak sobie policzyłam pierwszy raz, to było kilkadziesiąt razy dziennie. Po drugie, jak zaczęłam to zamieniać, to usłyszałam kobietę, która mówi językiem swoich potrzeb. I na przykład usłyszałam takie zdanie w sobie, potrzebuję sobie dzisiaj kupić kwiaty. No i wiesz, od razu ja słyszę ten chór. Jesteśmy totalnie gotowe, żeby powiedzieć, nie ma kasy, nie mam czasu, czy ty widziałaś, ile kwiaty kosztują? Ja to słyszę tak samo w swojej głowie. No i teraz pytanie znowu, co ja na to? Co ja powiem temu chórowi i gdzie on siedzi? Czy on jest, wiesz, na scenie, czy on jest na widowni, czy on jest za kierownicą, czy on jest z tyłu? Te głosy są, te głosy będą. Tylko pytanie, wiesz, ja bardzo nie lubię hierarchii w ogóle, jestem z niehierarchicznego porządku, ale paradoksalnie jestem totalnie za hierarchią wewnętrzną. To znaczy, wydaje mi się, że warto pilnować tego, żeby mieć pewną centralną instancję w środku, która podejmuje decyzje i która jakby te głosy, powiedzmy, potulnej, królowej śniegu, męczennicy i te inne, która mówi, słyszę, widzę, kochanie, siedź sobie spokojnie z tyłu, za kierownicą jestem ja. I na przykład podejmuję decyzję, wiesz, to z tym kupowaniem kwiatów, nie? Ostatnio mojej klientce coachingowej dałam takie zadanie, żeby sobie poszła do kwiaciarni i zrobiła sobie bukiet. I że ma ten bukiet zrobić sama, wybrać. To znaczy mówić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I ona, wiesz, to jest niezwykłe doświadczenie. Spytam jej, ile kasy jesteś gotowa wydać? Umówiłyśmy się tam na jakąś kwotę. Wiesz, to naprawdę nie są takie, to nie jest tak, że jest realna zapora dla większości kobiet, żeby sobie kupić bukiet kwiatów. No ale nie robimy tego. Powiedz mi, ale czemu? Ale dlaczego tego nie robimy? Bo jesteśmy nauczone, że powinnyśmy dostawać kwiaty, że kwiatami się kobiety obsypuje. Wiem, o czym mówisz, bo ja robię dokładnie to samo od kilku tygodni. Do tego stopnia odwaliło mi na punkcie kwiatów, że kupiłam sobie drogi wazon, ponieważ ten wazon podobał mi się od bardzo długiego czasu i ta męczennica potulna, królowa śniegu, nie chciała pozwolić mi go sobie kupić. Ale jak zrobiłam ekstra pieniądze, po prostu go sobie kupiłam i teraz raz na tydzień sama wstawiam tam habazie, o których uważam, że są najpiękniejsze na świecie. To tyle tak. No i widzisz. No i powiedz mi, co to wiesz, robi? Wiesz, jak mi to robi dzień? No. Robi mi to mnie. No właśnie. Robi mi to mnie. Tak. A układasz kilka, znaczy mieszasz? Robię tak, jak mówisz. Ach, najlepiej. Wchodzę do kwiaciarni i mówię, poproszę z tamtego wazonu to, z tamtego to, proszę mi tego nie układać. Proszę mi to położyć, żeby to w domu poprzestawiam. A to nie, to ja robię tak. Wchodzę i mówię tak. Pierwsze, co robię, to mówię tak. Wchodzę i kwieciarka mówi, słucham. A ja mówię, potrzebuję się spokojnie namyśleć. Ja tu będę długo, tak mówię. Powiesz, chcę to porozkładać. I jednak proszę, żeby ułożyły, bo bardzo często one świetnie układają, tylko też ingeruję w przybranie. Wiesz, to jest, no i widzisz, to jest właśnie to takie przekształcenie, że ta struktura dziecięca, potulna, wtedy zamienia się w taką dziewczynkę, którą też byłyśmy, którą właśnie nazwałam dziką dziewczynką. Wiesz, i ta dzika dziewczynka po prostu chce się bawić, ale dorosła kobieta, którą jestem i którą ty jesteś, bo w jakimś sensie jakoś wierzę, że jesteśmy w pewnym sensie jedną kobietą, ona się karmi tą zabawą tej dzikiej dziewczynki w środku. Tylko dlaczego? Dlaczego tego nie robimy? Bez sensu. I nie ma co, wiesz co, ja ci powiem tak. Mi się wydaje, że w jakimś sensie trzeba skończyć ze sobą dyskusję i rozkminy wokół tego, dlaczego tego nie robimy. No nie robiłaś tego do tej pory, no tak. Tak? I wiemy. I już. I możemy napisać artykuł o, wiesz, społecznych uwarunkowaniach, ograniczeń i tak dalej. W dupie. Dzisiaj jedna nowa rzecz, tak? To znaczy,
co ty na to, że tak jest, co z tym zrobisz? Bo wiesz, bo wiele kobiet żyje w stanie takiej chronicznej postaci niedorosłej. I najlepsze, najgorsze jest to, że wygląda, jakby wszystko było super. Znaczy, zrobiła tą całą checklistę. Partner, no partnerki nie ma na checkliście, ale no, powiedzmy tradycyjną checklistą. Partner, ma dzieci, mam pracę dobrą. No i od razu powstaje to pytanie, no i o co ci chodzi? Budzę się, nie jestem szczęśliwa. Czemu jest wszystko nie tak? Czemu? Czemu wszystko jest nie tak? No bo czyim ty życiem żyjesz? Nie? Jeżeli żyjesz życiem z checklisty jakiejś, no to jak masz być w swoim ciele, w swoim życiu, w swojej codzienności szczęśliwa? Nie? Więc, ale ta chroniczna zewnątrzsterowność, która oczywiście dotyczy też mężczyzn, ale dzisiaj zróbmy sobie tą przyjemność, rozmawiamy wyłącznie o lekkiej większości ludzkości. I wiesz, i to pytanie, co dzisiaj, co ty na to, tak? Ale wiesz, to nie jest coachingowe pytanie, co dzisiaj i tak dalej. I to nie jest pytanie o to, jak ja mam być lepsza, tylko jak ja mam być mną. To nie, wiesz, to nie jest następny ideał pod tytułem, bo wiesz, bo wydaje mi się, że samorozwój też może być jakiegoś rodzaju takim terrorem wyścigowym, że ja mam się ulepszać, udoskonalać, tfu, ohyda. Nienawidzę tego słowa. Ale co zrobić, żeby wrócić do siebie, wiesz, do swojego ciała, do swojego moje, nie moje. No poczekaj, ale zostańmy przy tym lepsza wersja, bo przecież bardzo często słyszymy w przestrzeni publicznej to sformułowanie, możesz być lepszą wersją siebie, bądź lepszą wersją siebie, zawalcz o siebie, niemożliwe nie istnieje, błagam, wszystko jest dla ciebie. Jezus, jak mnie to jesteś boli. Tego warta, możesz wszystko. Ja po jednym takim zdaniu już czuję ciężar, który jest dla mnie nie do uniesienia, a ty cytujesz Marion Woodman w swojej książce też i ona mówi coś takiego, łatwiej jest próbować być lepszą niż jesteś, aniżeli być dokładnie tym, kim jesteś. Słuchaj, ja to zdanie czytałam 5 razy, to jest jedno z najprawdziwszych zdań, jakie można usłyszeć o sobie. Łatwiej jest nam gonić za czymś, co jest czyjąś projekcją, czyimś, nie wiem, zadaniem, niż po prostu usiąść i powiedzieć, hej, ja taka jestem, no i co? I co, jest, co jest moją projekcją? Co jest projekcją moją, tego, co ja definiuję jako, oczekiwania innych? Tylko nieporozumienie polega na tym, po pierwsze, że w ogóle nie wiadomo, kto to jest, ten ktoś, czyje oczekiwania niby miałabym spełniać, a po drugie, że to jest, wiesz, przystawianie w ogóle drabiny do złej ściany, a w ogóle nawet drabiny też nie chcę, żadnej, że to jest bez sensu, że, bo my myślimy, że my w ten że my poprzez uzyskanie tak zwanej akceptacji społecznej, znowu nie wiadomo, co to znaczy, że my będziemy szczęśliwe, ale to jest nieprawda. To z przykładów pozytywnych w takim razie. Bardzo podoba mi się twoje nazywanie Boga świętą duchinią. Mówisz tak, myślę o Bogu jako o świętej duchini. Ja przestałam mówić Bóg, zaczęłam mówić bogini, nie mówię o Boże, tylko mówię o bogini. I jakoś mi jest tak dobrze w tym, dobrze się czuję w tym kobiecym towarzystwie. Ten Bóg, bogini jest dla mnie teraz rozproszona w energii całego świata. Wiesz, wierzę w to, że jest po prostu też, właśnie, że to też jest powietrze. Że jest jakaś siła, wiesz, która na przykład sprawia, że ja napisałam tę książkę, że rozmawiamy, że matka, która nie ma rano siły, wiesz, wstaje i nie wiem, głaska dziecko po głowie, albo że ojciec bierze książkę i czyta, jak być dobrym tatą, że jest po prostu, wiesz, że są siły dobra na świecie i jakiejś takiej mocy i światła. No i wiem też oczywiście, że szale się chwieją, to nie jest jedyna siła, która jest, ale dla mnie, jak myślę o tym, jak się Bóg dla mnie zmienił, no to rzeczywiście pierwsze stracił brodę, przestał wygrażać palcem i stał się jakąś rozproszoną energią miłości w świecie. I wierzę, że to jest pierwsze, że to jest, wiesz, podszewka świata. To jest ciekawe, bo ty przecież masz totalnie naukowe przygotowanie. Jesteś córką słynnego psychiatry, pana Bogdana de Barbaro.
Więc wydawałoby się, że powinnaś być rozumowo intelektualna, a poszłaś swoją drogą. To była duża odwaga? Wiesz co, no jest tak, jestem córką Bogdana de Barbaro, terapeuty, psychiatry, i Marii de Barbaro, terapeutki, psycholożki. W ogóle nie mam poczucia jakiejś odwagi pójścia swoją drogą, ale myślę, że to jest właśnie zasługa moich rodziców, że oni... wiesz, ja nie mam poczucia odwagi. Mam poczucie, że chyba byłam słuchana, że zadawali mi pytania i słuchali, co ja odpowiadam. Że to jest taki rodzaj treningu. I ludzie mi czasami mówią, że jesteś odważna, że to napisałaś, jesteś odważna, że to napisałaś. Ja tam nie mam progu. Ja się boję różnych innych rzeczy, których normalnie ludzie się nie boją. Także to nie jest tak, że nie mam w sobie lęku, bo mam w sobie lęk. Ale nie mam problemu z mówieniem tego, jak mam. Właśnie myślę, że dlatego, że byłam słuchana, i myślę, że to jest coś, co możemy zrobić dla swoich dzieci. Myślę też, że wiesz, tak zwane naukowe przygotowanie jest jakimś narzędziem, intelekt jest narzędziem. Przeczytałam różne książki, tam skończyłam dwa kierunki studiów. Okej, ale to, co mi się wydaje takim moim głosem, to jest to, że ja to przepuszczam właśnie z tej energii nazwanej przez jungistów kobiecą, przez swoje ciało, i że ja mówię w pierwszej osobie. I że staram się nie mówić z ambony, bo wydaje mi się, że to, że za dużo tych ambon. I wolę mówić, wiesz, tędy szłam, może masz podobnie, niż mówić idź tędy. A zwłaszcza mówić idź tędy, chociaż ja tamtędy w ogóle nie szłam. Nie? Znaczy bardzo wierzę i staram się, że wtedy, kiedy mówię o sobie, czy przez swoje przykłady, czy używam swoich historii. Mówię o tym, jak to było adoptować dziecko, mówię o tym, jak to było, jaki był dla mnie ból, na przykład tego, że nie zachodziłam w ciążę. Mówię o tym, jak to było odejść z kościoła katolickiego. Mówię o tym, jak to było się przyjaźnić, jak to było, że mnie bolało. Mówię o tym dlatego, że ja w ten sposób mogę powiedzieć, ja w ten sposób mogę powiedzieć mi tu, nie tylko w tej sprawie, z której mi tu jest najbardziej znany. To jest takie mi tu, Brené Brown też o tym mówi, że to jest takie odsamotnienie. I wtedy, jak ja to powiem, otwiera się jakiś rodzaj przestrzeni, spotkania między tobą a mną, między tobą a kobietą, która nas teraz słucha, i tam nie ma samotności. Na Instagramie, wiesz, na tych wypasionych zdjęciach, tam jest samotność. Tam jest zabawa w to, że wszyscy są fajniejsi ode mnie, no więc ja też spróbuję udawać, nie? Ale w takim powiedzeniu poprzez swoje życie, nie, tam nie ma samotności. I wiesz, przygotowanie naukowe, fajne, to znaczy spoko. I cenię to, szanuję w ogóle intelekt. I jakby no bez niego to jest, ale to nie jest jedyne narzędzie. Bo mamy jeszcze ciało, intuicję, brzuch, łono. I łechtaczkę. Serce i łechtaczkę. No tak, to tam też się przydaje. Tak, no po prostu są różne narzędzia. Widzisz, już mnie to słowo zabolało. Są różne sposoby uczestniczenia w życiu. Kiedy przyjdzie ten moment, że kobiety będą miały swoje miejsce, to należne nam miejsce, to takie sprawiedliwe, nie wiem, jak je jeszcze powiedzieć, dla mnie to jest oczywista oczywistość w świecie, powiem bardzo ogólnie. Kiedy przyjdzie ten moment dla ciebie, wiesz, dla Ani, Katarzyny, Zosi, Marysi, kiedy? Wtedy, kiedy ona znajdzie ten moment, tak? To znaczy, zadajesz mi pytanie makro, ja od razu chcę wracać mikro. Od razu chcę mówić do tej jednej kobiety, wiesz, wiem, że ich będzie dużo, tak? To jest siła twoja, że ich będzie dużo. Czy siła, która jakby, moc, która jakoś, nie wiem, stała się twoim udziałem, że wiele kobiet to będzie i pewnie też trochę panów. Wiele kobiet będzie to oglądało, więc ja od razu chcę mówić do niej jednej,
wiesz, do każdej z nich pojedynczo, nie? Kiedy przyjdzie ten moment, że sobie zaczniesz, bo nie, że to nie, tu nie ma mety, nie ma fanfar, nie jest, wiesz, to nie jest tak, że za weszłam na szczyt i teraz już po prostu tam powstaje pałac, w którym będę w jacuzzi leżała przez resztę życia. Chciałabym jakoś, bo mam, myślę sobie tak, kurczę, mam forum, mogę zaapelować, więc bym chciała zaapelować, żeby spróbować zadać sobie to pytanie, to jest naprawdę bardzo proste, że zamkniesz oczy, położysz sobie rękę tam, gdzie czujesz i zadasz sobie pytanie, czego ja potrzebuję teraz. I zrobisz oddech i choćby było czwórka dzieci i 74 deadline'y i choćbyś nie miała własnego pokoju mogła się tylko w łazience zamknąć, to zamkniesz te oczy, położysz tę rękę i usłyszysz jakąś odpowiedź, nie? No i potem jest tylko jedna osoba, która może coś z tym zrobić. I to jesteś ty. Ty, która nas oglądasz. A nie ty, Natalio, nie ty, Magda. Tak. Każda ty, która jesteś po drugiej stronie. I jeden krok. Eksperymencik, nie? A potem się zacznie. Czytajcie tę książkę, dziewczyny, bo to jest opowieść o tym, kiedy jesteście kruche, kiedy jesteście wrażliwe. Podoba mi się bardzo to, w jaki czuły sposób opowiadasz też o momencie w życiu kobiety, która zdradza. Dlaczego tak się dzieje? Masz tam jakąś swoją teorię. Ta książka to też jest lustro, w której każda z was się przejrzy, bo Natalia prowadzi przez swoje życie i podaje przykłady swoich historii. Bardzo ważne w tej książce są sny, a my kobiety śnimy i to czasem pięknie. One są też jakimś, przynajmniej dla Natalii, bardzo ważnym elementem, ale jeśli same się nad tym zastanowicie, to zobaczycie, jak wiele do waszego życia wnoszą, albo o co pytają, albo co pokazują. Mnóstwo jest tam takich rzeczy, które my kobiety nazywamy jako takie, a tak przy okazji, tak nieważne, a tam maluję po nocach, bo w ogóle to jestem panią z korpo, ale maluję to tylko po nocach, jak nikt nie widzi. To jest właśnie książka o tym, że jesteś każda ty, taka jaka jesteś i to jest piękne. I pozwól sobie zrobić swój pierwszy krok. To nie jest łatwe, ale jest bardzo możliwe. A potem jest ciekawie, nie? Tak, nie wiem, czy pozwoliłam sobie na autorskie podsumowanie tej wspaniałej książki. I możemy po niej bazgrać, prawda, pani autorko? Oczywiście. Ja nawet proszę o to. Proszę. W ogóle zdjęcia bazgrołów. Totalnie, tak? Są miejsca na notatki, ale też ja ostatnio sobie kupiłam kredki kolorowe i podkreślam różnymi kolorami. To też jest zabawa. Moja dzika, wewnętrzna dzika dziewczynka ma przyjemność z tego, ja też. Jeszcze jedną rzecz we mnie obudziłaś, jak czytałam tę książkę, a mianowicie moje odwieczne pragnienie, by tańczyć, na co ciągle sobie nie pozwalam. I po prostu to. Sama sobie już włączam muzykę, nie potrzebuję szkoły tańca, ani tancerza, nauczyciela. Po prostu moje ciało samo się wspaniale bawi. Ja też codziennie polecam. Nie mam dnia, żebym nie miała tańca. Wiesz, bo taniec no, jest w nas wspaniale. I naprawdę już tutaj nie ma, po prostu hashtag no excuses, tak? Słuchaj, może to jest coś, o co możemy poprosić, bo ja od razu myślę, żeby jakoś, wiesz, dać poprosić o jakąś konkretną rzecz, więc sobie myślę tak, no. Ktoś, dziewczyno, kobieto, wyłączasz to, nie przełączasz się na następne coś, tylko po prostu puszczasz sobie piosenkę, którą lubisz, i jedna piosenka, tańczysz. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Może być? Może być. Okej. Okay. I nie zakładaj od razu, że musisz te kroki po prostu mieć perfekcyjne. Puść swoje ciało, ono będzie się gibać. Nawet jakbyś miała tylko na początku tupać nóżką. No i co z tego? To zacznij od tupania nóżką. No potem będziesz wirować. Myślę, że to luz. Tak, zróbmy. Czuła przewodniczka, kobieca droga do siebie, Natalia de Barbaro. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, Magda.
Tak, wiem, to było długie spotkanie, no bo przecież tak bardzo lubimy rozmawiać. Przemyślcie to sobie, zastanówcie się, komentujcie. Jestem bardzo jak zwykle ciekawa tego, co o tym sądzicie. Wszystkiego dobrego, subskrypcje mile widziane i do zobaczenia w następnym odcinku.